No dobra, słuchajcie, kawa jest, można robić paznokcie, już zdjęłam sobie poprzedni lakier, więc za chwilę idzie baza w ruch. Pokazywałam Wam chyba w poprzednim vlogu, że kupiłam właśnie tą bazę proteinową z Indigo, moją ulubioną, bo mi się skończyła. Także, o, lampa się włączyła. Więc robię paznokcie, żeby później móc gotować. I też siostra chciała pożyczyć kilka rzeczy do hybryd, więc jej później zaniosę. No i tak, mam nadzieję, że pójdzie całkiem sprawnie. No i do roboty. No dobra, u mnie gotowanie w pełni. Tutaj ziemniaki się gotują, tutaj jajka do sałatki, tutaj wywarna zupę się robi, tutaj reszta warzywek, więc gotowanie w pełni. Później będę kroić wszystko na sałatkę, jak warzywa ostygną. Zupa będzie się robiła w międzyczasie. Jeszcze muszę pokroić ziemniaki do zupy, żeby móc niedługo je włożyć, żeby się fajnie zagotowały w tym wywarze, zanim dodam zakwas. No i tak, do wieczora wszystko będzie gotowe, więc jutro będzie można siedzieć i jeść. Na śniadanie wielkanocne jajka ugotuję jutro rano na świeżo, no żeby już, wiecie, dzisiaj się tym nie zajmować, a przecież to też długo nie zajmuje, więc warzywka niech się gotują, a ja idę na chwilę usiąść do komputera. No dobra, słuchajcie, udało się też w międzyczasie zrobić trening, więc można spokojnie jeść świąteczne jedzenie. I wyzwanie mam teraz nadrobione, bo ten trening był wczoraj opublikowany, także mam już dzisiaj nadrobiony 44 minuty, aż 7 serii. Były tabaty, no więc całkiem intensywnie. Myślę, że Monia to specjalnie tak zrobiła przed świętami, także idę teraz pod prysznic. Piękne moje tulipanki i będę zabierać się za krojenie sałatki. Słuchajcie, sałatka gotowa. Wyszło w sumie mniej niż myślałam. Myślałam, że będzie tak gdzieś 3/4 tej miski, ale myślę, że taka ilość i tak wystarczy na 2 dni świąt i jeszcze chwilę później. Jutro sobie na pewno zjemy na śniadanie wielkanocne, wiecie, trochę na kolację, potem w poniedziałek też na śniadanie, także sałatka gotowa. Wszystko starałam się pokroić bardzo drobno, tak jak zwykle w domu robię, bo u nas w domu zawsze się kroiło właśnie tak bardzo drobno i potem to tak idealnie smakuje, bo wszystko Wam się tak rozpływa po prostu w ustach. I też u mnie w domu przynajmniej nie dawało się aż tyle majonezu, że wiecie, tutaj jest jakaś biała pokrywa. Dla mnie to już jest troszeczkę przesada i po prostu, no nie wiem, ja nie potrzebuję aż tyle majonezu. Tyle, ile do smaku, to wystarczy, a nie musi być, wiecie, wszystko płynące w majonezie. Też nie przypadam za tym, jak czasami jest tak, że wiecie, więcej widać tego majonezu niż warzyw. Także dla mnie
Tak, jest idealnie. Tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, dałam ten majonez Hellmann's Light. No i tak, wszystko co trzeba. Wiem, że każdy robi sałatkę jarzynową inaczej. Dajcie znać, jak Wy robicie. No u mnie jest co? Marchewka, pietruszka, cebula, groszek, jabłko, no jajka, ziemniaki, no i jeszcze oczywiście ogórki kiszone. To musi być. Nie wiem, pewnie o czymś zapomniałam, ale w każdym razie ja nie robię sałatki z kukurydzą, a wiem, że niektórzy robią właśnie z kukurydzą. Mi taka nie smakuje i u mnie w domu i w rodzinie nigdy nie jadłam z kukurydzą. Zdarzyło mi się raz czy dwa zjeść z kukurydzą, ale niestety no, nie smakowało to tak samo. Także u mnie jest bez kukurydzy zawsze. Więc trzymam się tradycji. Każdy oczywiście robi według swoich przepisów. Wydaje mi się, że każdy z nas po prostu jest przyzwyczajony do tego, jak sałatkę robi się u niego w domu i tego się trzyma. Także ja zrobiłam standardowo. Także wszystko skroiłam, przyprawiłam pieprzem i solą. Dodałam majonez, musztardę, wymieszałam. No i jutro będzie idealne do śniadania czy później na kolację. Więc wkładam do lodówki. Przez noc się fajnie przegryzie na pewno smakiem. No i jeszcze zupa. Zupa jest już, słuchajcie, gotowa. Żurek ugotowany, jest kiełbasa. Przesmażyłam jeszcze cebulę i kiełbasę pod wawelską. Są też ziemniaczki, majeranek, no wszystko to, co potrzeba do żurku. Więc on już sobie stygnie, żebym mogła schować go na noc do lodówki. No i jutro na obiad jeszcze muszę upiec tylko ten chleb do żurku w chlebie i będzie można jeść. Także wszystko już jest gotowe i mam to z głowy, więc ja się powoli wyłączam, idę spać, chwilę jeszcze poczekam, żeby to wystygło i schowam do lodówki. Dzień dobry kochani, witam Was w niedzielę, ja już ubrana, tak na świątecznie, spódniczka, marynarka, no żeby wiecie, tak się troszeczkę bardziej poczuć świątecznie. Dzisiaj u mnie śniadanie wielkanocne, jest godzina 10 i na 11 jesteśmy umówieni, więc jeszcze chwilkę trzeba poczekać, żeby zjeść. Ale tak, już się ubrałam. Idę teraz przygotować śniadanko i czekam na siostrę i na Kubę. Wczoraj miałam Wam wstawić vloga, ale niestety się z wszystkim nie wyrobiłam, więc wstawię go dzisiaj, no jakoś tak, nie wiem, może po obiedzie. Nie wiem też, czy będziecie mieć czas oglądać święta, ale najwyżej może ktoś wieczorem sobie obejrzy, także wstawię później. No i tak, idę szykować śniadanko. No dobra, ja tutaj już zaczęłam wyjmować talerze. Zaraz nałożę jeszcze sałatkę, albo wyjmę całą. I będę gotować też takie fajne, małe, białe kiełbaski. No i co? Jakieś pieczywo do tego, oczywiście jajka. Także zaraz wszystko tutaj powyjmuję. No a później zrobi się jakąś kawę, herbatę. No i będziemy jeść. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Zobacz, ile sałatki zrobiłam. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Life is a winding road.
telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I will ever figure out. Ej, ale też, no zobacz. Proszę. Ma takie... Zawsze były takie płamane właśnie. No? No? Zobacz. Patrz, tam knięto. No to by się w kół, co? Nie wiem. Ej, tu jest więcej tego. Bo nie wiem, czy aparat się nie przywróci. Ale takich malutkich jest najwięcej, nie? Kochani, witam was drugiego dnia świąt, mamy poniedziałek. Ja właśnie dopijam sobie herbatkę w moim kubku z Lizbony i za chwilę szykuję śniadanie. Zaraz się też przebiorę, jestem już wykąpana. Czekajcie, postawię tą herbatę. Więc tak, jestem już wykąpana, makijaż zrobiony. Zaraz założę jeszcze jakąś chyba koszulę dzisiaj i na dole zostaną spodnie. Wczoraj była spódniczka, dzisiaj można troszeczkę luźniej, ale nadal myślę, że jakąś koszulę założę. W sumie mam pomysł, może założę jedną, której dawno nie nosiłam i zaraz się wam pokażę, włosy jeszcze schną. No i pogoda dzisiaj niestety już nie jest taka ładna, jak była wczoraj. Także dzisiaj, słuchajcie, już deszcz, chmury, no i taki zupełnie niewielkanocny klimat. Tak jak mówiłam, ja zaraz będę przygotowywać śniadanie. Wczoraj po spacerze byliśmy u mojej siostry na obiedzie, zrobiła przepyszne dewolaje. Naprawdę były bardzo, bardzo dobre, więc zjedliśmy sobie tam taki późniejszy obiad. Potem posiedzieliśmy, zjedliśmy jeszcze kolację, oglądaliśmy stand-up. No i jakoś po 22 chyba tutaj wróciliśmy, około 23. Więc dzisiaj kolejny dzień świętowania i jedzenia, więc później też przyjdzie do mnie siostra. Także ja się zabieram za przygotowywanie śniadania, ubieram się, no i pewnie pokażę wam w międzyczasie, jak się ubrałam. Dopijam herbatę, później wleci pewnie jakaś kawa, no i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Takie spokojne te święta, powiem wam, ale człowiek odpoczywa. Dzisiaj spałam prawie 8 godzin, co ostatnio nie jest częste, więc w końcu się wyspałam, no bo czasami śpię prawie 7, czasami 7, a ta godzina jednak zrobiła różnicę, więc czuję się wyspana. No i tak, dzisiaj też śmingus dyngus, więc już przed chwilą było lanie wodą. Na szczęście powodzi w mieszkaniu nie ma. A myślałam, słuchajcie, żeby założyć koszulę, o, tą w kwiaty z Zary, którą kupiłam kilka ładnych lat temu. Nie wiem, kojarzy mi się tak wiosennie, więc może to jest dobry wybór na dzisiaj, bo rzadko ją noszę, więc w sumie czemu nie? No powiem wam, że nie wiem. Może jednak się przebiorę. Ona jest fajna i ładna, ale jedyny minus jest taki, że ten dół strasznie odstaje. I z przodu, i z tyłu. No dobra, słuchajcie, święta, święta i po świętach. Siostra poszła do domu, Kuba też już pojechał. Jest w ogóle teraz po 18, ale jeszcze jest jasno. Więc to jest super, że jest teraz już dłużej jasno, bo
Człowiek ma po prostu wrażenie, że jeszcze więcej może zrobić w ciągu dnia, a tak jak się robiło ciemno, wiecie, trzecia, czwarta, no to tak się wydawało, że już jest wieczór. No i tak, święta i po świętach szybko zleciało, no ale to tak naprawdę, wiecie, takie 2-3 dni. Wczoraj bardzo fajnie minął nam czas, no bo właśnie zjedliśmy sobie takie wielkanocne śniadanie, potem zupę, potem my z Kubą poszliśmy sobie na spacer na molo. Też była piękna pogoda, więc przyjemnie się spacerowało, a moja siostra wróciła do siebie i przygotowywała drugą część obiadu, więc potem po spacerku wróciliśmy do niej, no i zjedliśmy właśnie pyszne debolaje. Chętnie bym w sumie teraz zjadła. I posiedzieliśmy dłużej właśnie do wieczora. Potem była jeszcze kolacja, więc wiecie, no fajne, takie spokojne święta, nigdzie nie trzeba było się spieszyć, też jedzenia zrobiliśmy, wiecie, tyle, żeby po prostu było coś dobrego do jedzenia, ale nie 5 ciast, 5 rodzajów mięsa, tylko tak, żeby coś było i nie zostało potem na, wiecie, dojadanie przez tydzień. Także idealnie wszystko praktycznie zeszło, zostało trochę sałatki i siostra mi zostawiła też trochę sernika. No i tak, dzisiaj też było śniadanko wielkanocne, a później obiad, ale już taki delikatniejszy. Zjedliśmy tylko resztę zupy, żeby się też nie objadać. Ja i tak się czułam wczoraj, jakaś taka najedzona. Dajcie znać, jak wy po świętach. No a teraz czas już trochę wrócić, wiecie, do normalności. Więc mam taką motywację, żeby wstać jutro rano i zacząć działać. Czy to jeżeli chodzi o moją markę, czy to chodzi o jakieś formalne rzeczy z tym związane, czy o inne sprawy, a dzisiaj tak naprawdę zostało mi jeszcze tylko zrobić trening, bo no jest poniedziałek, a Monia stawia treningi z wyzwania w poniedziałki, środy i piątki, więc dzisiaj też wstawiła. Przed świętami był mocny, także zobaczymy, jaki będzie dzisiaj. Chyba 40 minut trwa, więc tak, dla mnie akurat, ja lubię takie 30 do 40 minut, więc idę zaraz zmyć makijaż, przebieram się w strój, zrobię trening, mam nadzieję, że skończę jakoś do 19, chwilę po, a resztę wieczoru można siedzieć, odpoczywać. Oczywiście mój odpoczynek zawsze polega na tym, że coś muszę w międzyczasie robić. Teraz na przykład przeglądam i chciałam zamówić próbne kartony wysyłkowe, bo potrzebne mi jest rozeznać się, wiecie, jakie rozmiary będą dobre, więc chciałam zamówić takie jakby próbki, no próbne opakowania po prostu w różnych wymiarach, więc może dzisiaj jeszcze przejrzę to, a poza tym chciałabym sobie po prostu, wiecie, pooglądać YouTube'a, pójść w miarę spać, więc myślę, że tak 22:30, 23:00 dzisiaj na pewno do spania pójdę, bo to wczesne wstawanie bardzo mi wchodzi w nawyk, ale jednak muszę też mieć więcej godzin snu. Więc święta, słuchajcie, minęły szybko, ale przyjemnie. Dajcie znać, jak było u was. No i tak, ja idę zmyć ten makijaż, przebrać się w strój do ćwiczeń i biorę się do roboty. Nie objadłam się, co prawda, aż tak bardzo, ale przyda się spalić trochę tych kalorii po serniczku, sałatce jarzynowej i tak dalej. A poza tym chciałabym się trzymać tego wyzwania i tak zwykle robię na bieżąco w ten sam dzień albo dzień później, jeżeli coś tak wyjdzie, że nie wiem, mi się naprawdę nie chce, ale staram się właśnie robić je na bieżąco, żeby potem mi się nie nazbierało ileś tych treningów. No i też to mnie tak pozytywnie ładuje, więc do roboty się bierzemy. A teraz już lecę, nie przedłużam i odezwę się do was później. No dobra, słuchajcie, czas na pielęgnację wieczorną. Przed chwilą umyłam twarz pianką Znakomi, tak jeszcze raz, wiecie, żeby twarz była domyta, i pryskam tonikiem z Fluff, to jest ten rewitalizujący. Chyba nie ma nic lepszego wieczorem niż taka mgiełka toniku. Na tonik zwykle nakładam wieczorem kwas hialuronowy, ja mam potrójny. To wygląda tak, to jest po prostu kwas hialuronowy z manufaktury kosmetyków i ja mam roztwór 1,5%. Zawsze mam właśnie taki czysty jakby kwas hialuronowy, a nie gdzieś w produktach, bo lubię czasami go sobie dołożyć. Więc polecam sobie zakupić właśnie kwas hialuronowy osobno, żeby po prostu go mieć i dokładać do pielęgnacji, bo wiadomo, że on jest czasami w różnych produktach, ale jednak fajnie czasami nałożyć go po prostu na skórę i potem nałożyć jakieś serum, czy maseczkę, czy po prostu zmieszać go z kremem. Także ja nakładam na całą twarz, no żeby zatrzymać to nawilżenie na skórze. Także kwas hialuronowy mamy i następnie nakładam serum z Basic Lab. Ja mam tak naprawdę dwa, a właściwie trzy takie produkty właśnie typu serum z Basic Lab. Jeden już praktycznie wykończyłam. To jest ten taki niebieski, taki ciemniejszy,
A tutaj mam różowe i to jest sprężystość i odbudowa, serum regenerujące strukturę skóry. I to, słuchajcie, jest naprawdę świetne. Bardzo lubię ten produkt, używam codziennie na noc, dlatego że fajnie jakby mam wrażenie, że wypełnia właśnie tą skórę, odbudowuje ją i czasami nawet używam go rano przed makijażem, tylko wtedy trzeba chwilę poczekać, żeby on tak się ładnie wchłonął. Także nakładam też na całą skórę. Ja w ogóle lubię bardzo produkty typu serum i wiadomo, że każdy jest inny. Jedno jest bardziej tłuste, inne jest bardziej wodniste, zależy tak naprawdę od składników, ale u mnie zawsze musi być tak wieloetapowo, że właśnie jest jakiś tonik, potem serum, krem pod oczy i jakiś na przykład krem na noc. Wiadomo, że czasami mi się po prostu, nie wiem, nie chce nakładać, albo jest już późno i tylko szybko nałożę jakiś serum. Ale jednak wieczorem staram się nakładać takie produkty, które są trochę cięższe, konkretniejsze i mogą działać właśnie w ciągu nocy. To już myślę, że zużyłam z połowę, bo używam już naprawdę od dłuższego czasu i mogę Wam polecić. I do tego używam kremu pod oczy. Na dzień używam ten z Fluff, a ostatnio z powrotem wróciłam do Keep an Eye on It z Veoli. On cały czas jest w mojej tej lodówce na kosmetyki. I tutaj już większość jest zużyta. To jest ciekawy krem, bo on jest żółty, jak widzicie. Ale bardzo szybko ten kolor znika. Ja lubię ten produkt dlatego, że jest kremowy, jest taki konkretny i bardziej tłusty. Jego bym nie używała na dzień pod makijaż, jakoś tak zdarzają się takie dni, gdzie potrzebuję takiego nawilżenia, więc wtedy nałożę, ale muszę dłużej poczekać, żeby on się wchłonął. Ale tak na co dzień to wolę go na wieczór. On ma dosyć ciekawy zapach, taki przyjemny, aż chce się używać właśnie wieczorem. Jako ostatni taki etap pielęgnacji nałożę sobie później już przed snem maskę z Sensu Mare Algo Maski. To jest właśnie taka maska regenerująca na noc. Bardzo fajna i też ma przepiękny taki otulający zapach. No i to by było tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o tego takiego vloga ze świąt. To były naprawdę takie fajne, spokojne dni. Mam nadzieję, że u Was tak samo. Wieczór minął mi też bardzo szybko i na luzie. Właśnie stwierdziłam, że zrobię sobie prysznic po treningu, że obejrzę sobie coś na Netflixie czy na YouTubie, a potem zrobię pielęgnację i do spania. No już pora spania jest, więc pomyślałam, że przyjdę do Was i pokażę Wam, co używam dzisiaj przed snem. Dajcie znać, czy lubicie te wstawki kosmetyczne. Ja bardzo lubię u innych dziewczyn oglądać właśnie pielęgnację, czy to poranną, czy wieczorną, bo wiadomo, że nie codziennie używamy tego samego i to nie jest tak, że codziennie u mnie jest to samo. Czasami jeszcze robię maseczkę, czasami nałożę inny serum, czasami nałożę inny krem pod oczy, czy inny krem na nos. Dlatego lubię oglądać u niektórych dziewczyn to regularnie, wiecie, we vlogach, czy w jakichś filmikach, bo wiadomo, że u każdego codziennie pojawia się czasami inny produkt. Zresztą nie jest tak, że ja każdego dnia używam dokładnie tych samych kosmetyków. Nie no, to tak nie wygląda. Każda z nas wie, jaki kosmetyk, jak mniej więcej działa na jej skórę, więc jak widzi, czego ta skóra potrzebuje, to to nakłada. I tak samo właśnie, ja też zamieniam czasami serum, czasami używam jeden peeling do twarzy, czasami inny. Dlatego pomyślałam, że przyjdę i pokażę Wam, czego akurat dzisiaj używam. No i tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o tego vloga, ale myślę, że fajnie będzie go teraz zakończyć, a od jutra mogę zacząć nagrywać jakiś nowy, może to będzie kilkudniowy, może tygodniowy, zobaczymy jak wyjdzie. Staram się teraz nagrywać vlogi tak intuicyjnie, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że mieliście udane święta, że najedliście się ulubionych potraw i miło spędziliście czas. Napiszcie mi w komentarzu jedną miłą rzecz, która wydarzyła się w te święta wielkanocne. Jakąś taką, wiecie, jedną rzecz, to może być naprawdę coś oczywistego, coś zwykłego, coś totalnie normalnego, ale coś się tak Wam utkwiło w pamięci w te święta. U mnie było to przede wszystkim to, że to były takie spokojne święta. Bardzo ucieszyło mnie wyjście nad morze, na plażę i nie wiem, mnie zawsze szum morza, fale i mewy uspokajają. Naprawdę, bycie na plaży to 5-10 minut nawet, to skupienie się na właśnie mewach, które śpiewają dookoła, na tym, jak fale przypływają i ten szum morza i po prostu ten spokój, dla mnie to w 5-10 minut ja mogę się zresetować.
Więc to był dla mnie taki bardzo fajny moment. No i wydaje mi się, że ta pogoda w niedzielę też po prostu była przepiękna i to tak dopełniło wszystko. A czekam na Wasze komentarze, co tam dla Was było takim fajnym akcentem w te święta. Może jakieś ulubione ciacho, a może jakiś film w telewizji. Piszcie, co uważacie, czekam na Wasze komentarze. I może jakiś wybiorę i nagrodzę. Także to by było na tyle. No i tak, do zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Buziaki. Pa!